bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Dzisiaj przeprowadzimy test żarówek, głównie stosowanych w rejestracji. Są to trzy żarówki dedykowane do rejestracji. Czym się różnią? Głównie chodzi o te paski, czyli chłodzenie żarówek. Jak widać, tutaj jest bardzo dobre chłodzenie, tutaj również. Natomiast ta żarówka nie posiada w ogóle chłodzenia. Także głównie cena świadczy o jakości żarówek oraz wytrzymałości, no i mocy. Porównamy wszystkie żarówki z również zwykłą, oryginalną żarówką. Zobaczycie, jaki będzie efekt oraz która z żarówek pokaże błąd. Przejdźmy do filmu. Zacznijmy od żarówki dwudiodowej. Teraz przejdźmy do porównania żarówki, która nie posiada chłodzenia. I przejdźmy teraz do żarówki sześciodiodowej. Jeżeli nie chcecie wymieniać żarówek, a chcecie, by słabiej świeciły na rejestrację, wystarczy ją lekko przekręcić i żarówka będzie znacznie słabiej świecić. Jeszcze przy założeniu klosza będzie to naprawdę o wiele słabszy efekt. I tak prezentuje się efekt po założeniu kloszy. Efekt możecie ocenić sami, jednak zalecamy kupować żarówki z takowym chłodzeniem, które odprowadza ciepło. Wtedy żarówka jest znacznie bardziej wytrzymała i na pewno będzie dłużej działać. Zapraszamy Was bardzo serdecznie do sklepu MarketLed. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Dzisiaj przeprowadzimy test żarówek rejestracji. Takie żarówki posiadamy po 30 zł za komplet. Takie również po 30. Przecież mogłem to przeczyścić. Ta żarówka nie posiada w ogóle chłodzenia. Natomiast ta żarówka nie posiada... KURWA! Natomiast ta żarówka... Ale zapomnę. Aha.